Złom dobry, wieczorem w sobotę 3 lipca idę sobie na magnes odpocząć trochę, tu nad Bobrówkę, moi drodzy, biorę wiaderko, biorę gumowce, mam takie klapki bez skarpetek, także jest ciepło, to albo w gumowcach, albo w klapkach będę chodził, moi drodzy. Jakiś koncert tam się odbywa, a tutaj na dzień dobry. Dzięki. No, chyba będzie dobry dzień. Dobry wieczór będzie złomowy. Moi drodzy, jak tu zejdę. Jak już zejdę, to się włączy, co? Pauza. Chciałem trochę od cywilizacji uciec, a tam jakiś koncert przy browarze się odbywa. Także chyba się nie uda całkiem uciec, ale jest niski poziom. Myślę sobie, że nie będę w gumowcach chodził, bo do gumowców i tak mi się naleje woda, że w tych klapkach powinienem sobie poradzić. Jest ciepło, jest lipiec, więc moi drodzy, tu ustanawiam bazę, a na bazie już, a nie to, a jest, na bazie już są pręty, czekają. Biorę magnes, idę się relaksować, moi drodzy. Tak, na dziko, na żywo, porzucamy. A wchodzę do tej wody w tych klapkach. A, nawet fajnie, powiem wam. No co, niech lina namoka, nie? Jak to mówią fachowcy. Oczywiście poplątana. A, ciekawe, co nam przyniesie pierwszy rzut. Czy coś przyniesie? Czy coś znajdzie się w kiesie? No nie, na razie nie ma nic. Jak tu byłem ostatnio, to tam, gdzie jest taki próg wodny, nie wiem, czy dobrze pokazuję, o tam próg wodny, tam wpadały fajne podkładki. Ja sobie tam będę brodził w tych spodniach chyba. A co tam? Dobra, moi drodzy, włączę się, jak będzie jakiś artefakt. Pauza. No i są jakieś blaszki, jakieś gwoździe, więc będę musiał chyba to wiadro ze sobą wziąć, jedno. Żeby się tylko nie pośliznąć. O, właśnie, właśnie. Żeby się tylko nie pośliznąć, no idziemy tam. Wiecie, gdzie idziemy? Na ten próg wodny tam bardziej. O. No są tu takie głębsze rejony. Więc postawię tu wiadro. No chyba nie postawię, a tu będę musiał. I porzucamy trochę. O, jakby coś się chciało nam złapać. Mały gwóździk i kamień magnetyczny i jakieś tutaj mikrogwoździki. Ale woda ciepła, powiem wam. Woda ciepła. Jestem tutaj w spodniach na boso. Na boso w klapkach takich gumowych. Wiecie jakich, nie? Oh. Żona mówiła, żebym tam uważał, żebym się gdzieś nie utopił czy coś. Nie mogła ze mną pojechać, ale coś chwyciło. Ale chwyciło na żywca. Coś tu jest, moi drodzy. Coś tu jest, ale puszcza. Ale co to jest? Trzeba by to zbadać w tym miejscu gołą ręką. Niech się trochę woda przepuka. Nie chcę tu puścić. Coś na dnie, albo może magnes łapie, ale puszcza. Silno trzyma, ale nie wiem, zostawiam to, moi drodzy. Idziemy dalej. Tutaj brzegiem. Tam pójdziemy, tam to słoneczko trochę. Ja tu pomacam troszkę magnesem.
Ja tak nie umiem ładnie nagrywać jak Dario, mistrz magnesu, no ale u mnie tak jest inaczej, wiecie, po zawodowemu, nie? Teraz to piknę kozła chyba, bo jest ślisko. Dobra, tam się ustawię na brzegu, ale fajnie płytko tu jest. Dam sobie tu wiaderko. O! I pauza. Spotkamy się, jak coś znajdę ciekawego. Jest Pręcisław, ale chyba on gdzieś tam do dna jest przyczepiony. O! Nie ma szans. A tam co to leży? Betonowe coś. Parę śrub kolejowych tu wyjąłem kiedyś, że było tutaj głęboko i było duże takie zamulenie, a teraz jest w miarę płytko, moi drodzy, jest przyjemnie ciepło. Żadnych konkretów na razie, żadnych konkretów, takich pył, piasek magnetyczny tylko. Słoneczko świeci. Będę brodził po tej rzeczce, aż coś znajdę. Tutaj mój cień, jeśli widać, w ogóle widać. Pauza. Jest kawałek blaszki, ale bardzo cienki kawałek. Zmienię chyba miejscóweczkę. Pauza. Spotkamy się przy sygnałach. Jest konkretny makaron. Makaron stalowy, moi drodzy. Kawał jakiejś śliny. Do bazy. A tam druga baza, pomarańczowe wiaderko, widzicie? Także połowię trochę jeszcze w tym miejscu, a potem zmienię miejscóweczkę. Albo tam pójdę, albo w drugą stronę. Może posłuchamy trochę muzyki. Głośnik jest. Magnes do magnesu. Także coś tutaj daje ta miejscówka, moi drodzy. No i sobie jestem na takim brzegu, tutaj na kamyku. No tu mi się magnes zablokował i przyszedłem go odblokować. Jest coś na nim? A, zamknięcie od worka na chleb. Takie coś małe. A tu resztki od kapsla. No nic. Przynajmniej ładnie widać dno. Będę rzucał tam, gdzie coś mniej więcej zauważę. A może pójdziemy tam? O, tam. Co by na to? Pauza. No i znów magnes zablokowany. Rzuciłem pierwszy rzut. Nie wiem, czy do wody wyjść. I tak jestem mokry i tak. Czy tu po tych kamieniach? Nie wiem, czy to trzyma coś metalowego, czy między kamieniami utknął. Chyba między kamieniami, moi drodzy. Dobra, wchodzę do wody. Woda ciepła. Ach, bardzo ciepła, tylko kamienie śliskie, wiecie? Trzeba bardzo uważać, żeby się nie wykopyrtnąć. No i co, magnesie, trzymasz coś, czy tylko tak? No, tylko tak, żeby mnie tu zwabić do wody. F300 Gold. Ale ciepła woda, wam powiem. Bardzo ciepła. Dobra, rzucamy, żeby coś chociaż było z tego. A nie tylko opowieści dziwnej treści. Dobra, moi drodzy, tutaj chyba wszystko już wyszabrowałem wcześniej. Nic nie ma. Idę sobie tam za ten wodospad, na te kamyczki tam, widzicie? Te kamyczki tam. Tam sobie pójdę, tam będzie mniej szumiała woda i będzie jej lepiej się rozmawiało, nie? Także biorę wiaderko, biorę magnes i człapię tam powoli na te kamyczki. Mamy tu puszeczkę i chyba jest aluminiowa, bo ją magnes, a nie stalówka. Opłukamy. Leżała w błocie jakimś.
i do bazy. Na kamyczki przyszedłem i chyba jakiś kotlet się trafił, moi drodzy, bo ciągnę coś konkretnego. O, jest. Jest. Taka obejma od czegoś. Jest złomik. Jest, jest. Proszę bardzo. Pauzunia. Przed chwilą tutaj mnie zaczepił przechodzień, który szedł po tym moście. Nie wiem, czy ten most widać. Z panią i z pieskiem. I zapytali mnie, czy ten, czy jest dużo złomu. Ja mówię, że troszkę złomu. No i potem powiedział, że ogląda też Odyna i tych poszukiwaczy różnych i też ma magnes. Więc podałem mu swój kanał, nazwę kanału. Także jak będziesz mnie oglądał, przechodniu drogi, to pozdrawiam cię serdecznie. Tutaj z tej Bobrówki. Cieszą mnie takie spotkania. Też zajmuje się ten kolega magnesem, tylko w studniach gdzieś szuka. W rzekach nie, powiedział mi tak. Także może się spotkamy w komentarzach. A tymczasem tutaj słabo, rzucam cały czas i tak jakoś nic nie wychodzi. Ale to jest relaks. Tam trochę muzyka mi bębni, bo jakiś koncert jest przy browarze. Przy browarze cieszyńskim. Przejeżdżałem i widziałem tam scena i tak dalej. Także jak widzicie, o, coś się złapało na żywo. Nie ma ucieczki od cywilizacji za bardzo w mieście. A tutaj coś od czegoś, moi drodzy, oraz pręcisławik i jakieś gwoździe. Idziemy do naszej bazy, dołączyć ten złom do depozytu naszego. Złomik do złomika i będzie jakiś wynik. Złomik do złomika, oczekując jakiegoś wynika. Jest jakaś niespodzianka dla zawodowego. Coś dobrego złomowego, moi drodzy. Odzież, raczej szaty jakieś to odrywamy. Och. Oddaj F300. Oddaj złomik zawodowemu. Oddaj. No nie chcę oddać magnes. No. Co mam teraz zrobić? O, udało się. Jest. Coś tu będzie. Jakieś kilogramy. Przyjeżdżaj, Arturze, z Kaniowa, żeby zostało coś dla ciebie, drogi przyjacielu. A tam co, Pręcisław, czy jakieś takie? Długo nie posiedzę, bo muzyka rąbie, słońce za chmurami. Dobra, pauza, moi drodzy. Jest taka taśma bez blachy. No, ją wyciągnąłem na oko, nie? Magnesem, bo ją było oczywiście widać. Moi drodzy, także tą taśmę też zabieramy, bo to jakiś złomik jest. Do wiaderka. Słoneczko jeszcze wyjdzie, tam jakaś chmura zrobiła przerwę w dostawie światła. I Pręcisław jest, moi drodzy, taki powyginany we wszystkie strony świata. Jakiś mniejszy. Także coś jest, moi drodzy. Coś jest, tylko w jakichś wodorostach, czy w jakichś... Muszę to wszystko zdjąć, bo na skupie takich rzeczy nie przyjmują. Skupia złomu mam na myśli. Także to niech płynie po morzach i oceanach, a to bierzemy do naszego wiaderka złomowego. Wezmę wiadro chyba i będę się przesuwał dalej. O, słoneczko wychodzi. Będę przesuwał się razem z wiadrem, żeby do niego nie wracać, chociaż już jest prawie pełne. O, na moje oko ze 4 kilo. Może 5 maksymalnie. Biorę wiaderko, biorę magnes i jak ten flaming w tej wodzie człapię dalej. Tu sobie postawię bazę na tym o kamolcu i rzucamy
I rzucamy. O, i na żywo. Kolejna jakaś taśma czy pręcz. Proszę bardzo. Kolejny pręcik do wiaderka. Czy to się nagrywa? Tak, no to pauza. Wiaderko się okazuje za małe, bo to kolejny pręcisław, moi drodzy, taki. Oddaj magnesie. A tam wyją w tle, także przepraszam za te efekty dźwiękowe. Okej, w wiaderku się znalazł pręcz. Nie wiem, czy po to pomarańczowe wiadro nie pójdę zaraz. Dobrze, mówimy dalej, moi drodzy. Pauzunia. Złapałem tego pręta, który wystaje z wody, ponad wodę, na magnes, ale on gdzieś tam chyba siedzi. Zobaczymy, czy on siedzi głęboko, czy uda się go wydostać. O! Nie chciałbym się wywrócić. Walka o pręcisława, moi drodzy, na żywo. No, chyba tam. Nie. Tego nie wyjmę, chyba. Chociaż. Tutaj się ludzie nie kąpią, także spokojnie, niech się nie, na niego nie nadzieje chyba, ale... Zwycięstwo! A na końcu F300 Gold się unosi. A raczej... O! Dostał telefon z pręta. Że jest. Jest złomik. Wyrwałem go. Wyrwałem chwasta. Nie wiem, co zrobić teraz. Chyba rzucę go tutaj koło wiadra. On mi nie odpłynie. Potem go zabiorę. Pauza. Resztki miednicy. Chyba. Podejrzewam, że to są resztki takiej miednicy. Rzucam ją tam do bazy. A może nie odpłynie. A popłynęła kawałek, ale wiem, gdzie się zatrzymała. Także przygarnę ją w drodze powrotnej. Chciałem coś powiedzieć, ale tam odbywa się koncert muzyki szarpanej. No i niestety wyłączam się na razie. Jest coś, moi drodzy, rurka. Rurka. Taka rurka. Pauza, rzucę ją tam koło wiadra, albo może wezmę to. Korzystając z chwili przerwy w tym jazgocie, który tam się odbywa, chciałem pozdrowić panią Grażynę chyba, która napisała do mnie dzisiaj na Messenger, że jej chłop. Chłop ogląda moje filmy i lajkuje i polubił, tak, że zaczął zbierać złom i puszki. Także napisałem jej, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, a ona mi odpowiedziała, że chociaż spędza czas na świeżym powietrzu, więc wydaje się mi, że dobrze. Pozdrawiam panią Grażynę i jej chłopa w takim razie. Żółwik dla was. A ja kończę nagrywanie, bo zaczyna się jazgot tam muzyki szarpanej i rzucam dalej. Rzucam dalej, no. Spotkamy się przy sygnałach. Coś wyławiam, moi drodzy, coś wyławiam. Coś takiego, jakiś taki krzyżak. Baza od fotela do komputera? Nie, coś takiego. Może na choinkę? Chyba taki podstawa. Aj! Do choinki, moi drodzy. O, teraz się nam to ukazało w pełnej krasie. Nie wiem, czy obiektywu nie zabłociło to błocko. Z tego. Powiem wam, że przynajmniej nogi będę miał umyte, co? Dobrze, stopy. Po takiej przygodzie. Popukam to jeszcze. Także. Udało się. O, jeszcze pręcisław się zahaczył. Proszę bardzo, taki mały. Wąski. Nie jest mi tu przyjemnie, moi drodzy, kiedy tam rąbię to, co rąbię w tle. Także będę się chyba za chwilę zwijał. Pauzunia. Jest taka kawałek czegoś, kawałek blaszki. Także coś wychodzi. Opukamy to.
Tam pełne wiadro mam. To mniejsze wiadro jest pełne. Jest fajny podstawa na choinkę. To będzie chyba na sprzedaż ustawione. No i troszkę złomiku, parę kilo. Pauza. Takie coś, moi drodzy. Taki złomik wyszedł w tym miejscu. Musiałem go troszkę wytargać ręcznie, bo nie chciał wyjść. Powiem wam, że w Bobrówce pełno jest takich płytek, takich kiedyś za komuny takie były robione. Widzicie, schodniki z tego. Raz, takie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciokątne, grube, betonowe płytki. Bobrówka jest pełna tego. Nie wiem, czy jak chodniki budowali nowe, to tu do rzeki wyrzucali te stare betonowe. Zamiast to gdzieś wykorzystać. Słabe światło, co już słoneczko znowu za chmurą jest. Ja przyszedłem, gdzie był, takie są drewniane jakby. Tu był kiedyś most, prawdopodobnie. Tu porzucam troszkę. Porzucam troszkę, bo film pewnie już też chyba długi. A nie chcę, żeby mi się pamięć skończyła i żeby się urwał nagle. Więc chyba będę wracał, moi drodzy, już do moich wiaderek. Oblaszka się złapała. No są one dość daleko. I zakończymy na tym fancie chyba. Byłby taki złomik, powiem wam. No, on by się wywrócił. Wywróciłbym się na koniec i by było fajnie, co? Jak słychać, gra tam w tle szarpana muzyka. Jakby tu była Ameryka, ale niektórzy chyba żałują, że nie jest tu Ameryka. Dobrze, moi drodzy. Tam zostawiam na później. Pauza. Idę sobie odpocząć do domu. Tam będzie chyba ciszej. Pauza. Wyszło jeszcze coś, takie coś. Tutaj dokładam sobie do mojej mini bazy. Jest tutaj, powiem wam, dużo złomu w tej Bobrówce. Dobra, moi drodzy, idę do moich wiaderek. Potem przyjdę do auta i tam zakończymy nasz film z magnesu neodymowego dzisiejszego. Zostańcie jeszcze ze mną. Oto złom, który dziś Bobrówka nam dała. Tu się wylewa z wiadra, bo jest dziurawe. Woda. Trochę Bobrówki jeszcze zabrałem ze sobą. Ona się tu wylewa. On pręci sława takiego. I z ciekawszych rzeczy to taki jest stojak pod choinkę. Chyba. Moi drodzy. Pełne wiadro wam powiem. Myślałem, że już skończyli, ale jeszcze coś tam, jakieś odgłosy. To wyczyszczę. Też tu jest jakiś otworek wwiercony. Może komuś się przyda. Może będzie to jeszcze funkcjonować. Kto wie, może to jest dość stare. Taki stojaczek, nie? Chyba na choinkę. Tu się ją przykręcało. Jakby to WD-40 potraktował, to może by to jeszcze zadziałało. Co myślicie? Na złom? Czy sprzedać? Dobra, moi drodzy, to tyle. Tego złomu jest, no, jest parę kilo. Taki element. Rurka. Rurka, no i takie drobne same, jedna puszka, jakieś tam same takie pręty, widzicie? I taka jeszcze była obejmka też. Z grubszych rzeczy. Obejmka to rurka. Najciekawszym fantem jest ten stojak, nie? Ale on się tutaj, widzę, już kupy nie trzyma. Jakby ktoś chciał, to niech napisze w komentarzach, to mu sprzedam tanio. No i takie ten. Liczy się wypad, jak to mówią. Że tyle. Moi drodzy, ja stąd jadę, bo tu jeszcze będą chyba grali. Bobrówka dzisiaj 3 lipca.
wieczorem. Do barzenia, moi drodzy. Do barzenia, miłego wieczoru. Do następnego zobaczenia.